Podczas gdy mundurowi intensywnie pracują nad utrzymaniem bezpieczeństwa mieszkańców ze względu na zagrożenie powodziowe, złodzieje wykorzystują ten fakt i nie próżnują. Wymyślili nowe oszustwo na alerty RCB, gdzie do danego alertu, na przykład o sytuacji przeciwpowodziowej, dołączają linki. Policjanci przypominają, nie klikajmy w odnośniki do stron internetowych. Alerty RCB nigdy ich nie zawierają. Nieuwaga może zaprowadzić nas na stronę internetową, gdzie pojawi się konieczność podania danych osobowych. Oszuści przysyłają również linki w nieco innym celu. Po to, żeby zainstalować na telefonie aplikację, która umożliwi oszustom zdalnego pulpitu, czyli zawierania wszystkich informacji, które mamy w telefonie. Zatem jeszcze raz zachowajmy przytomność, nie klikajmy w linki dodane do rzekomych alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nie dajmy się nabić w butelkę.